moim kolejnym filmiku. Dziś na mój kanał wracają arabskie klimaty. Wszystko za sprawą Duchów Rebelii Alvin Hamilton, bo jak wiecie, uwielbiam tę serię, uwielbiam książki Alvin Hamilton. W tamtym roku dosyć często gościły one na moim kanale, można by nawet powiedzieć, że tamten rok na moim kanale stał pod znakiem książek Alvin Hamilton. Bardzo często do nich wracałam, czy to wspominałam o nich w filmiku o najlepszych książkach półrocza, polecałam jako świetną lekturę na lato, inspirowałam się nimi tworząc halloweenowe kostiumy inspirowane książkami, masło maślane mi z tego wyszło. Wspomniałam też o nich w filmiku o prezentach świątecznych, jak również wróciłam do nich w filmiku o najlepszych książkach 2017 roku, który pojawił się chyba w kwietniu 2018, to zostawiałam bez komentarza, mówi się trudno i żyję dalej. W każdym razie o tych książkach już paplałam, więc wszystkie linki znajdziecie w opisie poniżej. Dodam tylko, że Buntowniczka z pustyni w dalszym ciągu uważam za naprawdę świetne wprowadzenie do tej serii. Ta książka jest bardzo dynamiczna, mamy tu bardzo dużo akcji, jest bardzo zaskakująca, zwłaszcza pod koniec. Chwilami przywodzi na myśl takie filmy przygodowe z lat 80. i uważam ją za taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o literaturę młodzieżową. Jeżeli chodzi o zdrajcę tronu, buntowniczko, stój! Chciała mi tutaj chyba uciec spaść. Nie, ja ci na to nie pozwolę, jesteś za ładną książką, żeby to było rzucać. Także zdrajca tronu, przejdźmy do zdrajcy tronu. Mamy tutaj zmianę klimatu. Dużo polityki, dużo pałacowych intryg i nowych bohaterów, świetnie wykreowanych. Mam tu zwłaszcza na myśli postać sułtana, który rozpiernicza system i to totalnie, który jest jednym z ciekawie wykreowanych czarnych charakterów, jakich spotkacie na kartach młodzieżówek. Także nie da się ukryć, że Alvin Hamilton dosyć wysoko postawiła sobie poprzeczkę tą książką, zwłaszcza zakończeniem, które wbija w fotel. Przecież ja po tej książce byłam na takim książkowym kacu. Tak bardzo nie mogłam doczekać się kolejnego tomu, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Także jak na tym tle wypadają Duchy Rebelii? Myślałam, że trzymam tą książkę do góry nogami, ale jednak nie. Duchy Rebelii, które w końcu doczekały się również polskiego wydania i które zamykają całą tę trylogię. Powiem tak, nie było źle, ale też mogłoby być lepiej i mówię to z ciężkim bólem serca, także zacznę niestety od wad, a następnie przejdę do plusów, ponieważ no z jakichś tam powodów postanowiłam zostać ambasadorką tej książki, ambasadorować tej serii, ponieważ naprawdę uważam ją za coś genialnego. Także, jeżeli chodzi o minusy, no bo wiecie, tak czasami bywa w tych trylogiach zazwyczaj, że jakiś tam tom podoba nam się najmniej, najczęściej jest to tom drugi i wiem, że niektórzy psioczyli na zdrajcę tronu, czego po prostu nie pojmuję. No dla mnie najsłabszym tomem niestety są Duchy Rebelii, już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim ta książka prosi się o więcej dynamiki, zwłaszcza na początku. Końcówka jest już okej, ale ten początek, on tak się wlecze, tam się nic nie dzieje, tu prosi się o więcej dynamiki. Wątek miłosny prosi się o to, żeby został lepiej rozpisany. Wydaje mi się, że Alvin Hamilton mogłaby nauczyć się czegoś od Sarah J. Maas, a Sarah J. Maas w sumie mogłaby nauczyć się czegoś od Alvin Hamilton. Że obie mogłyby się od siebie czegoś tam nauczyć. Sarah J. Maas tej wstrzemięźliwości Alvin, a Alvin rozwiązłości Sarah J. Maas, jak to zabrzmiało, ale jeżeli znacie książki tych autorek, to myślę, że wiecie, co mam tutaj na myśli. Chodzi o to, że pomiędzy Jeanem oraz Amani, to jest taka dwójka głównych bohaterów, brakuje mi chemii. Wydaje mi się, że tej chemii było między nimi o wiele więcej na kartach Buntowniczki z pustyni, bo w Zdrajcy Tronu, jak wiadomo, Jeana za bardzo nie było, za co na Alvin Hamilton poleciał największy na świecie poch. Także byłam strasznie ciekawa, jak ten wątek zostanie pociągnięty, jak się rozwinie. I choć pojawia się tu kapitalna scena, w której Jean mówi Amani, w którym dokładnie momencie się w niej zakochał, to za mało, żeby nazwać tę relację jakąś taką fajną relacją. Jak dla mnie, ta relacja jest totalnie wyprana z emocji, także mówi się trudno i żyje dalej. Kolejna sprawa to sułtan. W moim odczuciu Alvin Hamilton zarżnęła tą postać i to z premedytacją, totalnie zmarnowała jej potencjał. Także przejdźmy może teraz do marudzącej Amani, która przechodzi chyba największą przemianę, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie trzy tomy. I jasne, gdzieś tam w środku dalej pozostaje tą egoistyczną dziewczyną z Dustwalk nastawioną na przeżycie, ale wydaje mi się, że jako przywódczyni rebelii ona gdzieś traci tę ikrę, którą miała wcześniej. Strasznie zawodzi, strasznie marudzi, bo nie ma doradców, których mogłaby się słuchać, bo sobie nie poradzi, bo jest beznadziejną dziewczyną znikąd, z biedy, nędzy, kurzu i tak dalej. Amani naprawdę działała mi na nerwy w tym tomie. Także pozostaje nam jeszcze nieszczęsny Ahmed. Najbardziej nijaka postać, jaką tu spotkacie i w sumie jedyna taka nijaka postać, bo cała reszta jest naprawdę świetna. Chodzi o to, że on jest tak idealizowany, przedstawiany jako ten jedyny i słuszny władca, przywódca rebelii i tak dalej, a w sumie nie ma tu ani jednej sceny, która pokazywałaby, że ten tron mu się należy. Moim zdaniem tron bardziej należy się Rahimowi, nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, Team Rahim forever, także to jemu kibicowałam i myślę, że tym akcentem przejdę do plusów tej powieści. Jednym z nich są oczywiście bohaterowie, także generalnie musicie sięgnąć po Duchy
duch rebelii, nie macie wyjścia. Jeżeli jesteście ciekawi, jak rozwinęły się tutaj losy bohaterów, których pokochaliście w buntowniczce z pustyni i w zdrajcy tronu, uważam, że Alvin kreuje naprawdę świetnych bohaterów, pomijając Ahmeda. No i okej, przed chwilą psioczyłam na Amani, ale to za sprawą tego tomu, ponieważ wcześniej ją lubiłam. I to właśnie Amani i Jean byli jednymi z tych powodów, dla których nie mogłam doczekać się tego tomu. A że tutaj Amani była jaka była, no to też, no dobra, mówi się trudno i żyje dalej po raz kolejny. W każdym razie, cała reszta bohaterów jest bardzo ciekawie wykreowana. Każdy jest na swój sposób jakiś taki charakterystyczny. Dlatego tak bardzo wolą niektóre zwroty akcji, które prowadzą do śmierci tego czy tamtego. Jeżeli chodzi o moich ulubieńców, to może tylko nadmienię, że uwielbiam Shazad, uwielbiam Sama, uwielbiam Rahima, oczywiście, że Gina, Zahira, który pojawia się tutaj, kim jest Zahir, tego wam nie zdradzę, no i Sultana, jeżeli weźmiemy pod uwagę drugi tom, Alvin raz jeszcze zmarnowałaś jego potencjał. Kolejna sprawa, dobra sprawa, to Giny. Chodzi generalnie o to, że byłam ciekawa, jak autorka rozwiąże pewne kwestie. Generalnie tak, od samego początku jesteśmy ostrzegani przed dżinami, że dżiny są bardzo wyrachowane, że zrobią wszystko, żeby wykiwać człowieka, że czasami jedno nieopatrznie wypowiedziane zdanie sprawia, że oni to zdanie potrafią obrócić przeciwko człowiekowi, żeby nim manipulować głupim, nędznym śmiertelnikiem. A tutaj od pewnego momentu wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią nam, że Amani będzie musiała skorzystać z ich pomocy. I byłam ciekawa, jak to wszystko się odbędzie i myślę, że jestem tym usatysfakcjonowana, tak samo jak tym, że mamy tu bardzo dużo magii, o wiele więcej niż w Buntowniczce z pustyni i Zdrajcy tronu. Nawet tutaj właśnie na tej okładce, która bardziej mi się podoba, bo jest czerwona, zwłaszcza, że ta czerwień, ona ma uzasadnienie w fabule, te płomienie, to jest bardzo związane z fabułą, więc okej, nie podoba mi się ta zielona okładka. I wiecie o tym, wiedzieliście o tym od samego początku, ale wydaje mi się, że na żywo wygląda o niebo lepiej niż na tych wszystkich internetowych grafikach dostępnych właśnie w internecie, co ja gadam, grafiki w internecie, wiecie o co chodzi, generalnie jestem podjarana, że mówię o tej serii, także przepraszam was za to. No i tak, mówiłam o okładce, dobra, taka mała dygresja na temat okładki. Tutaj mamy jedną z takich fajnych scen, Amani, piasek, statek, pustynia, to jest naprawdę kapitalna scena, także fajnie, że pojawia nam się tutaj bardzo dużo magii i fajnie, że pojawiają nam się legendy, legendy o niebieskookiej bandytce, o Amani, innych rebeliantach, tak jakby zasłyszane przez kogoś i opowiedziane przez kogoś na zasadzie właśnie legend, podań, baśni. Są to takie krótkie rozdziały, które pojawiają się pomiędzy innymi rozdziałami, pomiędzy tą właściwą akcją i przyznam, że na początku ten zabieg nie do końca mi się podobał, ponieważ w związku z tym zabiegiem ta książka kończy jak się kończy i też na początku mi się to nie podobało i nie chodzi teraz no, o fabułę, tylko o samą formę tego zakończenia zrozumiecie, jeżeli przeczytacie tę książkę. Także cieszę się, że nie nagrałam tego paplanda, kiedy ja to czytałam półtora miesiąca temu, bo gdybym nagrała półtora miesiąca temu, zaraz po przeczytaniu tej książki paplanda, to myślę, że skrzywdziłabym tę książkę, mówiąc, że to było beznadziejne, ponieważ po przemyśleniu pewnych kwestii doszłam do wniosku, że Alvin Hamilton świetnie sobie wykombinowała to całe zakończenie, że zaserwowała nam coś, czego nie uświadczycie w młodzieżówkach, czego też ja nie uświadczyłam w żadnej innej książce. I to było naprawdę świetne, zwłaszcza, że też te legendy jeszcze bardziej wprowadzają nam na kartę tej powieści klimat rodem z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Także to też jest jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o tę książkę. Także co mogłabym powiedzieć o duchach rebelii? No niestety dostrzegam tu pewne wady i właśnie dlatego daję tej książce 3,5 na 5 gwiazdek. Nie jest źle, mogłoby być lepiej, ale też wydaje mi się, że no każdy lubi coś innego, oczekuje czegoś innego od książek. I tak jak mówię, że no może te osoby, które narzekały na Zdrajcę Tronu, bo ten tom im się nie podobał, raz jeszcze nie wiem dlaczego, bardziej docenią Duchy Rebelii. Może Duchy Rebelii bardziej wam się spodobają, zwłaszcza, że na Goodreads są dobre opinie o tej serii, także niezależnie od tego, czy podobało mi się, czy nie, trochę mniej niż tamte tomy, to i tak będę polecać wam całą serię, ponieważ uważam ją za coś ciekawego, za coś innego, za coś, z czym zdecydowanie warto się zapoznać. Także mam nadzieję, że powstanie też może jakiś prequel, albo że autorka rozbuduje może ten świat. Chciałabym jakąś książkę poświęconą Shazad. Myślę, że to mogłaby być bardzo ciekawa książka, także jestem ciekawa, czy Alvin Hamilton będzie coś jeszcze kombinować z tym światem. Mam nadzieję, że tak, jak nie, no to trudno. Ale na pewno czekam też na inne jej książki, ponieważ jestem zakochana w tym, w jaki sposób ona pisze, w jaki sposób tworzy swoich bohaterów. Także mimo wszystko, no Duchy Rebelii polecam wam, bo polecam wam całą serię i nie macie wyjścia, skoro przeczytacie te dwie, to na pewno będziecie chcieli też przeczytać to. No i będę się już z wami żegnać, także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Serię tę czytajcie i dajcie znać, który tam podoba wam się najbardziej. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!
moim odczuciu Alwin Hamilton zarżnęła tą postać i to z premedytacją totalnie zmarnowała jej potencjał, ponieważ czytając Zdrajcę Tronu mogłoby się wydawać, że to jest ważna postać, bawi się w Boga, jest niebezpieczny, groźny dla naszych bohaterów, że będą tutaj się działy z nim jakieś takie akcje, których nie sposób przewidzieć. No ale niestety, on gdzieś ucieka na dalszy plan. Pojawia się na początku, gdzieś tam chyba trochę był pod koniec, ale potem go nie ma, w środku go nie ma, w ogóle prawie go nie ma, czego po prostu nie pojmuję.